tych audycjach się mieści wiele, wiele, wiele godzin pracy, wielu dziennikarzy, wielu pokoleń. Teraz to z przyjemnością oddajemy do Archiwum Państwowego. To jest własnością państwa, nie naszą, a archiwum będzie to... Będziemy o to dbali. Będzie dbać o to. Także cieszymy się bardzo. Trafi w dobre ręce i trafi w dobre warunki przechowywania. Także oczywiście my też będziemy mogli korzystać z tych nagrań, jeśli będzie taka potrzeba. No i w przyszłości też ludzie, którzy będą zainteresowani historią radia, historią osób, tymi nagraniami, audycjami będą mogli korzystać do realizacji swoich hobby, przyjemności, a przede wszystkim prac naukowych, badawczych. No, od jakiegoś czasu uważnie się temu przyglądamy, dlatego jest cały sztab ludzi, nas, który łącznie z panią konserwator, która też się przygląda, jakie warunki, mówię tam specjalnie, bo ten też archiwalnie, jeżeli konserwatorsko, to ten magazyn będzie jakby troszeczkę odbiegał, jeżeli chodzi tutaj o temperaturę, wilgotność i tak dalej. Tam są pewne kryteria, także przygotowujemy się tutaj pod tym kątem. Oczywiście no same taśmy to jest ten podstawowy właśnie materiał archiwalny, natomiast też myślimy o tym, żeby jeżeli chodzi już o użytkownika, no to już będą raczej te cyfrowe nagrania do korzystania. Natomiast to jest ważna dla nas. No też właśnie ważny taki moment. Mogą Państwo się spodziewać, że przyłożymy się do tego, żeby to było jak należy. O żołnierzu tułaczu Helena Karpińska. To jest pierwsza audycja zachowana w archiwum Polskiego Radia Białystok z 53 roku czy 7 roku. O, tego dokładnie nie pamiętam, warto sprawdzić, ale takich audycji na taśmach, bo tutaj trzymam już płytę, bo wszystkie taśmy są już w Archiwum Państwowym. W sierpniu udało nam się przekazać 1518 taśm archiwalnych audycji Polskiego Radia Białystok, wyprodukowanych do 1994 roku, od początku istnienia rozgłośni. Także ten wielki projekt dobiegł już końca, przekazaliśmy, 6 grudnia podpisaliśmy umowę na użyczenie, że z tych audycji możemy korzystać, także wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok uspokajam. Te audycje są w naszych zasobach, będzie można ich słuchać. A przed nami, no to można sobie tutaj zobaczyć, ile jeszcze pracy i ile jeszcze audycji, które powinniśmy, chcemy przekazać Archiwum Państwowemu, żeby służyły wszystkim, nie tylko Radiu Białystok. To jest protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisujemy uroczyście 6 grudnia 2023 roku. Pierwszy raz i ostatni, bo przekazaliśmy po raz pierwszy do Archiwum Państwowego nasze najstarsze zbiory, taśmotekę z nagraniami audycji. Niezwykle cenne, dlatego że odzwierciedlające historię pewnie nie tylko regionu, ale i w tym szerszym w zakresie, ale co jest piękne w tym wszystkim, że to są nagrania, czyli każdy, kto będzie chciał, to usłyszy i głos, ale i będzie mógł poznać atmosferę tamtych czasów, więc
w archiwum państwowym w Białymstoku. One będą tak leżeć w bardzo dobrych warunkach. No i będziemy po prostu zgodnie tutaj z tym naszymi zasadami będą udostępniane. No, ten materiał będziemy zabezpieczać, będziemy o niego dbać, jak będzie trzeba, to też z oryginału się będzie korzystać, bo to jest oryginał. Natomiast właśnie też dysponując tutaj formą, że tak powiem, CD nagrania, prawda, te wszystkie, to jakby te kopie bezpośrednio, to one będą, będzie się z nich korzystało. Prawda? Jest to łatwe, proste, korzystne. Czyli ten podstawowy materiał jest zabezpieczony, zarejestrowany i tutaj pewne opisy, nawet tutaj będzie widoczne właśnie w tych informacjach, które tutaj są, takie tak zwana konkordancja sygnatur. Ładnie to widać, bo ta sygnatura dawna i nowa. Nowa to jest ta nasza archiwalna, która jest tutaj analogowa, natomiast ta sygnatura dawna, tutaj posłużyliśmy się taką formą właśnie, kolejnością tych nagrań, które mamy w wersji cyfrowej, prawda? I w ten sposób bardzo szybciutko, jeżeli ktoś zechce skorzystać z tych materiałów, będzie to możliwe do skorzystania, a oryginały, czyli inaczej mówiąc, korzystać z materiału można teraz w oparciu o CD, natomiast same materiały, jak Państwo zobaczą, będą czekały, żeby zanim trafią do miejsca docelowego. Mają pewien przystanek, dobre warunki oczywiście, ale ten przystanek jest niezbędny po to, żebyśmy elementów takich mikroorganizmów nie wprowadzili, nie zarazili naszego zasobu, nie zakazili.